Bardzo słabo. Proszę teraz mi opowiedzieć o pierwszej wojnie światowej, co wiesz? O rany, tato, już wystarczy. Przecież nie będzie mnie z tego pytała. Dlaczego nie? Skąd wiesz? No, bo pisaliśmy ten temat kartkówkę. To co z tego? A co dostaje z tej kartkówki? Truje. Z minusem! No, ale zaliczyłem, no. I nie będzie już wracać do tego. Poza tym ja to umiem. Umiesz? No, bardzo dobrze. W takim razie najprostsze pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa? Co było pretekstem jej wybuchu? Pretekstem? Tak. Zamach. Jaki zamach? Na jakiegoś księcia. Ktoś rzucił bombę i zabił. I trafił go w czoło, tak? Jak się nazywał ten książę? Trafiony. Chyba Fryderyk? Chopin. A może Ferdynand? O właśnie, Ferdynand. Ferdynand, bardzo dobrze. No, świetnie. A kiedy to się stało? Chyba w 1918. Nie, nie, przepraszam, pomyliłem się. To jest 1917. 17. Tak, to jest w czasie rewolucji październikowej. Brawo. A zamachowcem okazał się Włodzimierz Lenin, tak? Nic nie umiesz, kompletnie. Masz kaszę pod sufitem. Jakie państwa wchodziły w skład ugrupowań walczących ze sobą w pierwszej wojnie światowej? Jakie to były w ogóle ugrupowania? Chodzi ci o Trójprzymierze i to drugie, tak? I to drugie też. Jakie państwa wchodziły w skład Trójprzymierza? Więc tak, Niemcy... Dalej. Austria... I? Węgry. Nie, Francja. Francja. A nie Australia czasami? Kompletnie nic nie umiesz. Nic! Proszę, przeczytaj sobie wszystko. Cały rozdział o pierwszej wojnie światowej. A jak się nauczysz, to mnie zawołaj. Jeszcze raz cię przeczytam. Przecież nie dalej jak wczoraj myśmy to wszystko przerabiali. Coś ty tu za bzdury powypisywał. Czy ty już w ogóle nie myślisz? To są najprostsze pytania, jakie mogą być na świecie. Na nie nawet największy idiota by odpowiedział. To łatwo ci mówić. Ona mi to zrobiła na dużej przerwie. Miałem niecałe 20 minut, żeby to napisać. A ile czasu ty byś na to potrzebował? 2 tygodnie? Co tu robić? Czy coś ci powiedziała, kiedy ci oddawała te wypociny? Nic. Nic? A tobie nie przyszło do głowy, żeby ją poprosić o nowy termin odpowiedzi? W ogóle nie chciała ze mną rozmawiać. Oddała jej już. Wcale się nie dziwię. Też bym nie chciał rozmawiać z takim matołem. Kiedy jest rada pedagogiczna? Chyba na początku przyszłego tygodnia. No, to masz jeszcze trochę czasu, żeby powtórzyć cały materiał i odpowiadać. Kiedy masz historię najbliższą? W piątek. W piątek? Znaczy pani nauczycielka jest jutro w szkole? Będzie. Codziennie jest. No tak. Więc będę musiał iść i prosić ją. Oczywiście. I to teraz, kiedy mam najwięcej pracy. Ale pójdę, żebyś wiedział, że pójdę. I wyproszę ten termin dla ciebie. A ty będziesz siedział do piątku na tyłku dniem i nocą. I spróbuj mi tego nie zaliczyć. Może powtórzymy na angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are... No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, kurwa! Uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? Na jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? M? To be, kurwa. Or not to be. O tym też nie słyszałeś.